Dzisiaj w roli głównej golonka w dwóch odsłonach. Jedną będę gotowała tradycyjnie w kapuście według przepisu mojej mamy, a drugą będę przygotowała według przepisu mojego przyjaciela, czyli po bawarsku. Najpierw oczywiście obie golonki będę gotowała w kapuście. Mam tutaj takie oto dwie goloneczki. Są to golonki peklowane, ale możecie użyć również golonki niepeklowanej, z tym, że musicie ją przyprawić solą i pieprzem. Ja tę przepiękną golonkę kupiłam w sklepie Viando. Produkty tej firmy charakteryzują się naprawdę dobrą jakością. Jak w kapuście, to potrzebujemy około 2 kg kapusty, którą będziemy gotować w bulionie wołowym. Mam tu pół litra bulionu i oczywiście do kapusty dorzucimy jeszcze przyprawy. Kilka ziaren ziela angielskiego, kilka liści laurowych i łyżeczkę kminu. Oczywiście tradycyjnie sól i pieprz. Golonkę po bawarsku będziemy piekli w warzywach i będziemy potrzebowali 3 marchewki, kilka pieczarek, seler, por, pietruszkę, cebulkę i 3 ząbki czosnku. Oczywiście będzie potrzebne jeszcze piwo. Mamy tutaj piwo miodowe i odrobinę miodu. Do dużego gara wlałam odrobinę bulionu i wrzuciłam połowę kapusty. Teraz dodam przyprawy, a zatem porcję kminku, liście laurowe, ziarna ziela angielskiego i teraz wrzucam golonkę. I pozostałą część kapusty. Podlewam bulionem. Oczywiście nie używam tutaj całego bulionu. Będę podlewała jeszcze w trakcie gotowania. Gotuję oczywiście na średnim ogniu i tak mniej więcej od 1,5 do 2 godzin mięso powinno odchodzić od kości. Z tym, że tę golonkę, które będę piekła po bawarsku, wyjmuję po godzinie. Minęła już godzina, jak nasza golonka gotowała się w kapuście, a zatem wyciągnęłam, oczyściłam oczywiście z kapusty i na dno naczynia żaroodpornego wyłożyłam warstwę pokrojonych warzyw. Teraz przekładam goloneczkę na warzywka. Dokładam jeszcze po listku, odrobinę golonkę posolę, opruszę świeżo zmielonym pieprzem. I wyłożę resztę warzyw. Wykładam pozostałe warzywa. O, jeszcze zostały nam pieczareczki. I je kładę w całości. Nasze tak przygotowane danie polewam piwem, zużywam pół butelki. Golonkę będę piekła godzinę w temperaturze 200 stopni. Co 15 minut będę polewała jeszcze piwem, a przed samym końcem, 15 minut przed końcem, przesmaruję jeszcze golonkę miodem. Jedna golonka w piekarniku, pozostałą tę w kapuście będę gotowała jeszcze godzinę. I teraz przyszła pora, żeby troszeczkę osolić i opieprzyć świeżo zmielonym pieprzem. Kapusta już zaczyna ładnie pachnieć. Pachnie również goloneczka. I dalej będę gotowała, tak jak powiedziałam, jeszcze godzinkę na średnim ogniu. Już ostatni raz polewam resztką piwa. I przesmaruję naszą fajnie już pachnącą goloneczkę miodem. Dzięki temu uzyska ona taką fajną skorupkę. No i będzie też lepiej smakowała. No, tyle już będzie w sam raz. I wstawiam do piekarnika na kolejne 15 minut.
Zaglądam do naszej golonki, która gotuje się w kapuście. Już prawie 2 godzinki. Sprawdzam. O, goloneczka już jest miękka. A zatem za chwilkę wyłączam gaz. Tak samo dochodzi również goloneczka w piekarniku i za moment podaję obie te potrawy na stół. Golonkę mam już pięknie upieczoną. Zobaczcie, jaką ma cudowną skórkę. Pięknie również pachnie. Ja już wyłożyłam na talerz, żeby odpoczęła. A warzywka polewam jeszcze miodem. Wcześniej oczywiście odlałam nadmiar piwa. I przemieszam i wstawię na 10 minut do piekarnika. One się jeszcze ładnie przyrumienią. O, wszystko zamieszam. Miód się skarmelizuje i danie będzie już gotowe. Obie goloneczki mamy już gotowe. Trwało to 2 godziny w przypadku jednej i drugiej, a zatem mamy tradycyjną golonkę gotowaną w kapuście i golonkę pieczoną po bawarsku, cudownie pachnącą piwem, miodem, serwowaną w towarzystwie kolorowych również pieczonych warzyw. Te goloneczki z kufelkiem zimnego piwa smakują wręcz wybornie, a zatem gorąco polecam i życzę smacznego.